Piękne wystąpienie miał wczoraj w Parlamencie Europejskim Ojciec Święty Franciszek, a ja miałem zaszczyt bezpośrednio słuchać jego słów. Papież mówił o chrześcijańskich korzeniach Europy, o godności człowieka, o jego samotności we współczesnym świecie. Mówił o nadziei na zbudowanie takiej Europy, która nie obraca się wokół gospodarki, ale wokół świętości osoby ludzkiej, wartości niezbywalnych. Europy śmiało obejmujących swoją przeszłość i z ufnością spoglądającej na swoją przyszłość, aby w pełni i z nadzieją żyć swoją teraźniejszością. Nadeszła chwila, mówił papież, aby porzucić ideę Europy przestraszonej i zamkniętej w sobie, aby rozbudzić i krzewić Europę uczestniczącą, niosącą wiedzę, sztukę, muzykę, wartości humanistyczne, a także wartości wiary. Europę kontemplującą niebo i dążącą do ideałów. Europę, która opiekuje się, broni i chroni człowieka. Piękne słowa, jakże bliskie tym, które my Polacy tak dobrze pamiętamy z przepięknych homilii świętego Jana Pawła II. Bardzo nas cieszy, że obecny papież tak pięknie nawiązuje do idei swojego wielkiego polskiego poprzednika. Papież Franciszek pięknie mówił też o demokracji. Utrzymanie w Europie żywej demokracji wymaga unikania wielu globalizujących sposobów rozwadniania rzeczywistości. Demokracji zagraża rozwadnianie rzeczywistości, zupełnie jakby papież o naszej polskiej rzeczywistości mówił i o tym, co stało się z Polską po ostatnich wyborach samorządowych. Otóż w Polsce nastąpił cud nad urną. 16 listopada Polacy głosowali, a ich preferencje były badane tak zwaną metodą exit polls, czyli ankieterzy pytali ludzi przy drzwiach lokali wyborczych, na kogo głosowali. Przeegzaminowano w ten sposób prawie 90 tysięcy ludzi i był to sondaż na tyle obszerny, że ryzyko błędu prawie nie istnieje. Sięga 1 czy 2%. Tymczasem mamy cud. W ogłoszonych przez Państwową Komisję Wyborczą wynikach głosowania Prawo i Sprawiedliwość ma o 5 punktów procentowych mniej w stosunku do wyniku badań, a PSL ma o 7 punktów więcej. Jakby powiedział biskup poeta Ignacy Krasicki, komuś to prawdą wydawać się może, a ja to raczej między bajki włożę. Badanie Exit Polls nie mogło się pomylić aż tak wiele. Do tego mieliśmy wielką awarię systemu informatycznego, komisje wyborcze przerwały pracę bez pełnego podliczenia i ogłoszenia wyników głosowania. Karty wyborcze były sprzeczne z kodeksem wyborczym, bo kodeks mówi karta do głosowania, a w lokalach dostaliśmy książeczki. A na okładce tej książeczki promowana była jedna partia, PSL, a inne partie były schowane. Po awarii systemu informatycznego wiele komisji przerwało pracę i rozeszło się do domów bez wcześniejszego podliczenia głosów. Wysypane z urny głosy były potem upychane w workach i przechowywane pod nadzorem urzędujących obecnie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Co się z tymi głosami działo, czy ktoś ich pilnował, nie wiemy. Wiemy tylko o niezwykłym cudzie nad urną i o tym, że partia, która w notowaniach ledwie przekracza próg 5-procentowy, tu dostała nagle i niespodziewanie prawie 24% głosów. Wiemy również, że prawie 3 miliony głosów, niemal co piąty głos w wyborach do sejmików, okazał się nieważny. Ciśnie się na usta słowo fałszerstwo, ale to słowo trafiło ostatnio na indeks słów zakazanych. Zupełnie jak po smoleńsku zakazane stało się słowo zamach. Tak jak po smoleńsku nie można było wątpić w oficjalne raporty Millera i Anodiny, bo kto wątpił, tego nazywano oszołomem, tak teraz nie wolno mówić fałszerstwo wyborcze, bo zaraz rzucają się do gardła zwolennicy obecnej władzy i krzyczą, gdzie dowody? Dokładnie tak jak po smoleńsku. Od razu stworzona została wersja mgła i błąd pilotów. Nic to, że były fałszywe i podejrzane informacje o czterokrotnym podchodzeniu do lądowania. Nic to, że rosyjska załoga fałszywie zapewniała pilotów, że są na kursie i na ścieżce. Nic to, że nie ma żadnych naukowych ekspertyz potwierdzających tezę o ucięciu skrzydła samolotu przez brzozę. Wszystko to nic. Obowiązuje wiara, że samolot spadł, bo piloci oszaleli. A kto ma jeszcze jakieś pytania, które by tę wiarę podważały, ten natychmiast zostaje ogłoszony oszołomem, z tego się śmieją i kółka rysują na czole. Po raporcie Państwowej Komisji Wyborczej jest podobnie.
Obowiązuje ślepa wiara w uczciwość wyborów, a jeśli fakty zaprzeczają tej wierze, tym gorzej dla faktów. Nic to, że komisja wyborcza nie wiedzieć czemu szkoliła się w Moskwie. Nic to, że w lokalach wyborczych panował bałagan, a za urny służyły nawet kosze na śmieci. Nic to, że komisje wyborcze rozeszły się do domów, nie podawszy wyników głosowania, a głosy leżały upchnięte w workach i nie wiadomo, kto ich pilnował. Nic to, że komisja liczyła wyniki wyborów tydzień, jakby je saniami z Puszcz i Borów dowozili. Nic to, że wyniki wyborów zasadniczo odbiegały od wyników badania Exit Polls, przy czym jednej partii cudownie ubyło 5 punktów procentowych, a drugiej przybyło 7. Nic to, że co piąty głos okazał się nieważny. Wszystko to nic, oficjalne wybory były rzetelne i uczciwe, a kto w to nie wierzy, tego prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski nazwał szaleńcem, a ściślej pogrążonym w odmętach szaleństwa. Bo obecna władza chętnie robi z ludzi wariatów, byle odwrócić uwagę od własnych afer i nieudolności i za wszelką cenę utrzymać swoje rządy i posady. Ale przyjdzie czas, mam nadzieję, niedługi, że ich z tych posad ruszymy, bo z wyborami nie ma żartów. Obecna władza trwa od 7 lat i nie jest w stanie zapewnić Polakom rzetelnych i uczciwych wyborów. Dla takiej władzy nie powinno być miejsca w demokratycznej Europie, o której tak pięknie mówił wczoraj papież Franciszek.